Cześć. Czasem będą zdarzały się takie odcinki, które będę popełniał sam. Jest lato i ładna pogoda zachęca do tego, żeby pojechać gdzieś motocyklem. Dzisiaj wypad będzie raczej krótki, ponieważ do celu mam około 30 km. Ten materiał będzie w całości poświęcony farmie wiatrakowej koło Łańcuta. W drogę! Wiatraki wpisały się już na stałe w krajobraz i świadomość ludzi, którzy tutaj nieopodal mieszkają. Inwestycja wzbudziła i chyba nadal rodzi spore kontrowersje, ma swoich zwolenników i przeciwników. Nie będę się opowiadał po żadnej ze stron, ponieważ nie taka moja rola. Postaram się przedstawić techniczne aspekty. Niełatwo jest znaleźć w sieci jakiekolwiek informacje na ten temat. Trzeba głęboko szukać. Moc znamionowa takiej jednej turbiny to 2,5 MW. Gondola waży 82 tony, piasta 80 ton, a sam wirnik 52 tony. Jego średnica to 103 metry. Kolos. Wysokość masztu to 100 metrów, a masa to 241 ton. Prędkość rozruchowa wiatru to 3 metry na sekundę, a zakres obrotów to od 3 metrów właśnie do 25 metrów na sekundę. Wiatrak może obracać się z prędkościami od 4,7 do 13,7 obrotów na minutę. Konstrukcja jest zaprojektowana na maksymalnie 52,3 metra na sekundę. To tak zwana prędkość wiatru przetrwania konstrukcji. Budowa rozpoczęła się w 2014 roku. Najpierw stanęło 10 turbin, później doszło jeszcze 17. Jest to jedna z największych farm wiatrakowych w Polsce i ma moc 67 MW z możliwością rozbudowy do 120. Inwestycja kosztowała około 300 milionów, a jeden taki wiatrak może zaopatrzyć w energię 600 gospodarstw.